Służby miejskie w Radomiu wprowadziły nowy system bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców za pomocą SMS-ów wysyłanych na telefony komórkowe SMS. To kolejny krok w kierunku nowoczesnego miasta, a także społeczeństwa obywatelskiego. Będę zachęcał bardzo mocno do tego, aby z tego systemu korzystać, bo tak jak powiedziałem, będzie to system nie tylko ratunkowy, ale to jest system również informacyjny, który będzie dotykał bardzo wielu obszarów naszego życia. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, jest to system naprawdę przyjazny i mam nadzieję, że jak największa grupa z nas będzie korzystała z tego systemu. Samorządowy informator SMS to nowoczesny system ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i utrudnieniach w Radomiu oraz informowania o najważniejszych miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. System działa w oparciu o SMS-y tworzone przez służby miejskie, a adresowane do zainteresowanych mieszkańców Radomia posiadających telefony komórkowe. Przy pomocy SMS mieszkańcy mogą otrzymywać informacje o zagrożeniach, np. wichurach, powodziach, śnieżycach, katastrofach. Jeżeli już zdarzy się jakaś niekorzystna sytuacja w obrębie tutaj Radomia i będziemy mieli informacje, będziemy informować mieszkańców o wszelkich zagrożeniach, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu bądź utratę życia. Straż Miejska informować będzie m.in. o utrudnieniach w ruchu miejskim. Straż Miejska będzie wysyłała komunikaty dotyczące nagłych zdarzeń na drogach i w komunikacji miejskiej. Wszystkie awarie drogowe, które będą w mieście, które nasi funkcjonariusze zauważą na bieżąco, będą przekazywane tą drogą właśnie SMS. Zbliża się zima, dlatego też będziemy informować o tym, że chodniki są zaśnieżone i przypominać oczywiście właścicielom o obowiązku ociężania tych chodników. MZDiK wysyła komunikaty na przykład o zmianie tras, zawieszeniu kursów, zmiany lokalizacji przystanków. Pierwsze testy, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie, pokazały bardzo wyraźnie, że jest to bardzo użyteczna, bardzo pożyteczna aplikacja. Przede wszystkim dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy będą mieli w tym momencie możliwość bezpośredniego uzyskania, szybkiego uzyskania informacji o tym, co się dzieje w mieście. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Użytkownik telefonu ponosi jedynie jednorazowy koszt pobrania i rejestracji aplikacji bądź wysyłania SMS-ów aktywacyjnych. Koszty te są zależne od operatora sieci komórkowej, w której posiadamy telefon. System umożliwia wybór przez użytkownika zakresu tematycznego otrzymywania informacji. Można też zdecydować, czy chcemy otrzymywać informacje dotyczące tylko określonej części miasta, czy całej aglomeracji. System SMS w zasadzie jest jedynym systemem, który umożliwia komunikację z każdym posiadaczem telefonu komórkowego bądź smartfona. Nie ma żadnego ograniczenia. W zależności od tego, czy użytkownik posiada tradycyjny telefon komórkowy z klawiaturką, czy też smartfon, każdy użytkownik ma możliwość korzystania z systemu. W przyszłości poprzez system SMS przeprowadzane będą ankiety skierowane do mieszkańców Radomia oraz wysyłane będą zapytania konsultacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uruchomienia usługi na telefonie użytkownika znajdziemy na stronie www.radom.pl/SMS.